Dobre granie. Nieprawdopodobny duet, czyli Jarecki i DJ BRK na naszej antenie. No i fascynacji tymi artystami nie kryli Martyna Baranowska i Kuba Wojciechowski, zespół Chili Crew, którzy są już w studium. Cześć. Cześć, dzień dobry, cześć. Dzień dobry. To prawda, jeszcze słyszę tego Jareckiego tutaj po głosy. Znakomity artysta i to z opolskiego. Natomiast jeżeli chodzi o was, to dzisiaj będziecie promować w naszym studiu wasz debiutancki album A Ty. I z jednej strony to jest bardzo introspektywny album, mówicie tam dużo o sobie, no ale też chcecie wiedzieć, dowiedzieć się czegoś o fanach. Na końcu jest bardzo ważne pytanie, a ty powiedz mi, kim jesteś? Czy obserwujecie w trakcie tych koncertów, że jest duże sprzężenie zwrotne? Czy czegoś się o fanach już dowiedzieliście? I tak, i nie. Wiadomo, bo czasami są to duże koncerty i nie mamy bezpośredniego kontaktu z ludźmi, którzy przychodzą na te koncerty, ale czasami oczywiście gramy takie koncerty, gdzie one są małe, fajne, kameralne i mamy kontakt z tymi ludźmi i są jakieś rozmowy ciekawe i pytania padają i odpowiedzi, więc właściwie tak to wygląda. Ale od strony tekstowej wydaje mi się, że ten album ma fajną narrację, dlatego że zaczyna się od utworu Kwiat, kończy się na A Ty, no i te dwa numery wydają się takie bardzo biograficzne. Tam jest dużo o tobie, Martyna. Czy zależało ci na tym, żeby ten album miał taką swoją oś, żeby dało go się słuchać w całości, żeby to była pewna opowieść? Oczywiście, że tak. Zrobiliśmy to celowo, ten zabieg. I to pytanie, a ty oczywiście oprócz tego, że ja je zadaję słuchaczom, to tak naprawdę też zależy mi na tym, żeby każdy z słuchaczy sam sobie to pytanie zadał, prawda? Myślę, że też o to chodzi. Kuba, jeżeli chodzi o stronę brzmieniową, to no, rzeczywiście jest to imponujące, jak ładnie połączyłeś granie takie mocno organiczne z subtelną elektroniką. Ty często mówisz o inspiracjach takimi zespołami jak LCD Sound System, jak Tame Impala. Czy trudno było znaleźć w Polsce studio, bo wiem, że nagrywaliście między innymi u Marcina Borsa, gdzie dało się to uzyskać? Chyba nawet nie myśleliśmy o tym a propos studia i to, jak ten album brzmi, to jest chyba wypadkowa tego, co się działo w tamtym momencie. Ten album po prostu nagrywaliśmy dosyć długo w różnych miejscach. Te piosenki miały różne narracje na początku, później to się zmieniało. Długa przeprawa. Tak, długa przeprawa i dopiero w pewnym momencie padła decyzja, że to trzeba jakoś spiąć w całość i wtedy chyba więcej już u siebie w studiu pracowałem, w domowym takim studiu i tam głównie ostatecznie brzmienie wykreowaliśmy, tak. Bardzo często bywa tak, że jak pojawia się debiutancki album, to zespoły mówią, że jeszcze szukamy brzmienia, jeszcze to jest jakaś wypadkowa inspiracja. Tymczasem u was jest już, wydaje mi się, i wy to potwierdzacie, bardzo dojrzała deklaracja i wiem, że żeby to uzyskać, musieliście wywalić część gotowego materiału. Czy to było wymagające? Czy musieliście się do tego w jakiś tam sposób zmusić, żeby zrezygnować z czegoś, co już było gotowe? No na pewno nie była to łatwa decyzja i nie była to decyzja demokratyczna. No niestety w jakiś tam sposób. Nie, no właściwie była to decyzja demokratyczna po prostu. Większość głosów była, tak. Ale no kwestia była tego, że żeby to spiąć w całość, to był tak rozrzucony materiał, że trzeba było decydować, albo robimy to na nowo, albo po prostu odkładamy tą piosenkę, bo to się nie sklei w jeden wspólny album. Pytałem o to sprzężenie zwrotne od fanów, o to, jak oni odbierają tę muzykę, bo mam wrażenie, że też takie wyjście naprzeciw fanom też jest pewną deklaracją, bo wydajecie się zespołem, który nie szuka poklasku przez jakąś intensywną promocję w mediach, tylko jednak chcecie to od podstaw zrobić, jeździcie po klubach, jednak no, jesteście zespołem, który ma bardzo określonych odbiorców. No, z jednej strony tak, wiadomo, trochę tych koncertów zagraliśmy różnie bywało, jeśli chodzi o frekwencje i jeśli chodzi o odbiór, aczkolwiek zazwyczaj ten odbiór był zawsze pozytywny i zawsze był jakiś feedback i zawsze były jakieś wiadomości i miłe słowa, także jestem zadowolona bardzo. Idzie to powolutku, małymi kroczkami, ale mam nadzieję, że
że jakoś tam w końcu to super ekstra odpali. Jesteśmy zadowoleni. Nie będziemy teraz słuchać za dużo waszej muzyki, dlatego że ona zabrzmi u nas na żywo po godzinie 20, no ale nic nie wadzi, żeby posłuchać sobie przynajmniej jednego z waszych singli, czyli Jestem. W naszym studiu cały czas zespół Chili Crew, z którym rozmawiamy przed ich koncertem w studiu M imienia SBB, tak dodam. No właśnie, jeżeli chodzi o waszą twórczość, to mam wrażenie, że na debiutanckiej płycie chcieliście się troszeczkę odciąć od tych regowych korzeni, z którymi niektórzy was kojarzą. Oczywiście gdzieś choćby w burzy pobrzmiewa muzyka dubowa, jest troszeczkę takiego basu, ale mimo wszystko reggae nie jest za dużo. Czy to był świadomy proces, żeby wyjść z tej niszy? W sumie tego reggae w ogóle tam nie ma. To no, jest, to prawda. Ale to chyba to nie było planowane, to po prostu tak wyszło. Nie. Po prostu naturalnie się tak zdarzyło, że to reggae zostało wyeliminowane. I właściwie teraz jak gramy koncerty, to jest to ciekawe, nawet trochę może zabawne, że mamy jeden utwór, który tak naprawdę ma tę nutę reggaeową, więc to jest też ciekawe, ale tak, rzeczywiście można powiedzieć, że w pewnym sensie jakby odcięliśmy się, naturalnym biegiem rzeczy się to stało. Jesteście bardzo demokratycznym zespołem, no ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o ten aspekt producencki, o brzmienie waszej płyty, no to Kuba tym dowodzi. Czy tobie jest trudno czasami wypracować pewne kompromisy, czy wręcz zmusić do swojej wizji resztę składu? Trudne pytanie. Ale chyba trochę tak. No nie jestem łatwą osobą, to na pewno. Nazywają mnie księciunią w zespole. Wow! Ale duży chyba nacisk kładłeś na to, żeby ten album nie był przeprodukowany. Tam on jest trochę przeprodukowany. Twoim zdaniem, tak? Tak, tak. W sensie tam jest dużo, dużo jest organicznego grania, ale dużo też jest elektroniki i dużo produkcyjnych zabiegów, które miały spoić ten cały album w jedną całość. Jak to, Martyna, wygląda z twojej perspektywy? Bo ja wiem, że tobie na przykład się burza na początku nie podobała. Czy to jest tak, że jak dostajesz utwór, który ci nie siedzi, to wtedy naprawdę jest trudno ciebie przekonać, czy po prostu sama starasz się w niego wdrożyć i w końcu coś zaskoczy? To też jakoś się tak wydarzyło. Pamiętam, zaczynaliśmy grać ten numer na próbie, to dosyć szybko się ta piosenka wydarzyła, stworzyła. Ja oczywiście absolutnie nie byłam przekonana do tej piosenki do tego stopnia, że nie chciałam, żeby ona pojawiła się na płycie, rzeczywiście. A teraz byś tego żałowała? A teraz bym tego żałowała, wręcz uważam, że jest to jedna z lepszych piosenek na tej płycie. Bardzo, bardzo mi się zaczęła podobać po prostu. Dorosłaś? Jakoś tak, może dorosłam, może po prostu do tego dojrzałam i też jakoś naturalnie polubiłam tę piosenkę. Chociaż na początku rzeczywiście miałam z tym problem i bardziej tutaj robiłam taki ukłon w stronę chłopaków, że okej, wam się podoba, jestem jedyną osobą, której się nie podoba, więc po prostu kompromisy, no i ostatecznie wszystko się dobrze skończyło, bo tak jak mówię, bardzo polubiłam ten utwór. Ostatnio ukazał się klip do utworu Mimo Przeciwności, no i trzeba przyznać, że raz, że bardzo fajny, estetyczny, a po drugie wydawałoby się wysokobudżetowy. Czy wy chcecie, robiąc takie dobrze przygotowane teledyski, zrobić jakiś prezent fanom? No bo domyślam się, że to się do końca nie opłaca. Nie, no to w sensie to jest prezent dla nas dokładnie. To my chcieliśmy, zawsze nam się podobały teledyski Pascala, który zrealizował ten klip. I chcieliśmy po prostu zrobić to. A teledysk jest bardzo, bardzo odjechany. Odjechany. Przecież to jest dobre słowo. Jak na nasze budżety, to bardzo drogi. A kto ofiarował swoje piano? No właśnie, jakaś pani, która chyba miała jakieś złe wspomnienia z tym pianinem, bo wszyscy odmawiali, jak chcieliśmy kupić. To nie było, że ktoś chciał oddać, to naprawdę musieliśmy kupić to pianino. I kilkanaście osób nie chciało go sprzedać, jak się dowiadywało, że
ma się z nim wydarzyć, co się wydarzyło. Jeżeli ktoś nie widział teledysku, to Martyna tam dewastuje ten fortepian. Nie trzeba było tego mówić. Siekierą. Ale z jakąś taką radością, a jednocześnie widziałem, że jednak no, była obawa. No był ból, tak. Było zimno. Przede wszystkim było zimno, więc dlatego mnie to cieszyło, że mogę po prostu się jakoś rozruszać i jakieś takie ćwiczenia powykonywać, które sprawiły, że sprawiały, że było mi cieplej. Ale ból był trochę, no. A propos Pascala, którego przywołaliście, no to on zrobił wam na początku, jeżeli mnie pamięć nie myli, teledysk do Pytam i Nie, do Jestem. Do Jestem. Ale najpierw zrobił nam do Mimo Przeciwności, bo ten klip powstał tak naprawdę półtora bardzo, roku temu. Bardzo dawno temu, tak. On leżał u nas na dysku i czekał na zamknięcie albumu. Ale to dzięki, to jemu właśnie zawdzięczacie to, że jeżeli chodzi o ten aspekt graficzny, u was jest raczej to wszystko takie stonowane, trochę ciemniejsze. Nie do końca. Pascal tutaj pracował z nami przy dwóch klipach. Rozrobiliśmy też klip z Sebastianem, z którego jest też zrobiona okładka i cały design albumu. To bardziej Sebastianowi zawdzięczamy to, w jaki sposób graficznie ten album wygląda. Do rozmowy wrócimy za krótką chwilę, a wcześniej zespół Wonky One. Tak właśnie brzmiała płyta Wonky One da zespołu Wonky One, konkretnie utwór Galeon. Natomiast dzisiaj w Studiu M zespół Chili Crew będzie promował debiutancki album A Ty. Przyznaliście w jednej z rozmów, w jednym z wywiadów, że wspólnym mianownikiem waszej twórczości będą jednak piosenki, że wam bardzo zależy, żeby to było melodyjne, żeby miało ten piosenkowy charakter. Czy to jest tak, że musicie bardzo walczyć z pewną muzyczną pobudliwością, siebie ograniczać? Jest jakiś kłopot, że macie za dużo pomysłów i trudno jest to okiełznać? Nie, chyba bardziej w drugą stronę. Niekiedy brak inspiracji. Albo lenistwo. Ale to pytanie chyba było o tę piosenkowość, tak? Czy trudno jest, mając rozległe horyzonty muzyczne, mając dużo pomysłów, jednak troszeczkę stosować oszczędne środki i robić po prostu ładne piosenki? No właśnie. No, Kuba, mi się wydaje, że ty masz coś takiego, że czasami rzeczywiście lubisz przekombinować. No wiadomo. No, tak. A ja ostatnio rzeczywiście przekonuję się coraz bardziej do tego, żeby robić rzeczy proste. Oczywiście nie prostackie, ale proste, ładne, piosenkowe. Czyli to jest kwestia jakiegoś procesu, który spontanicznie... Tak, ale myślę, że akurat tutaj w relacji takiej, jak teraz pracujemy, głównie z Martyną nad jakimiś szkicami, to mamy ostatnio dosyć podobny przelot muzyczny i jakoś to tak sprawnie idzie, więc chyba będzie bardziej piosenkowy następny album. Tak, na przykład wczoraj zrobiliśmy Niechcący piosenkę, którą zatytułowaliśmy roboczo Mielno 2019. Brzmi klubowo. Jest to klubowa piosenka, oczywiście z tym Mielnem sobie żartowałam. No. Ale rzeczywiście tak, prosta, fajna, klubowa piosenka. Będziemy walczyć, żeby się spodobała. Graj. Nie tylko nam. Tak. Ale w waszej muzyce chyba też jest dużo lat 90. jakichś zespołów jak Portishead, Massive Attack, to chyba też są ważne inspiracje. A tak, no to na pewno. To, dla mnie to jest moje dzieciństwo i czas dorastania, więc tego już się chyba nigdzie nie zabierze z mojej głowy i z głowy naszej ekipy. Zwłaszcza, że każdy z nas, chyba oprócz Mateusza, słuchał rockowej muzy od dzieciaka, więc tutaj te rockowe inspiracje są w nas. A czy odczuliście, że słuchacze w Polsce czasami no nie mają do końca takiego otwartego podejścia? Czy kiedykolwiek mieliście taki problem, że przez to, że jesteście stylistycznie bardzo różnorodni, ludzie nie chcieli waszej muzyki, bo się za dużo w niej działa? Ciężko powiedzieć. Pewnie tak, no bo pytam też od strony na przykład organizatorów koncertów, czy na przykład kiedykolwiek był problem, że nie zagracie na alternatywnym festiwalu, no bo jest u was dużo melodii i odwrotnie. Nie, to nigdy, jak były jakieś odmowy, to było powiedziane albo nam się podoba, albo nam się nie podoba, albo za rok, może za rok i tak dalej. Najczęściej to jest to może za rok.
No ale też nie mamy wpływu za bardzo na gusta, na to, czy ten album będzie się podobał, czy nie. Jeśli go robimy, no, dla nas najważniejsze jest to, żeby było totalnie to z naszej strony szczere i żeby to wypływało z nas, a to, czy zostanie to odebrane dobrze, czy źle, to już się dzieje gdzieś tam poza nami. Właściwie trochę można powiedzieć, jednak mamy wpływ, prawda? Na to, wiadomo, że na gusta nie mamy, nie ma co mówić, ale właśnie to może mowa o tej piosenkowości, żeby nie, jednak... No to tak, no to już jest kwestia tego, jak te kompozycje układamy i tak dalej. W takim razie każdy, kto jest ciekaw muzyki G-Crew, powinien, a wręcz musi słuchać Radio Opole po godzinie 20, bo wystąpicie w studiu imienia SBB, a rozmawialiśmy z Martyną Baranowską i Kubą Wojciechowskim. Bardzo dziękuję wam za wizytę. Dziękuję. Dobre granie.